półtorej roku, przez 18 miesięcy w czterech redakcjach w Ostródzie, w Morągu, w Lubawie i w Nowym Mieście Lubawskim. Młodzież tworzyła swoje własne treści do wydań dodatków lokalnych Gazety Olsztyńskiej i oprócz tego treści takie do internetu. Dzięki temu robiłam sporo wywiadów, różnych jakich ankiet i tak dalej, więc mogłam się otworzyć na ludzi i no po prostu rozmawiać z nimi, co jest bardzo ważne. Ja jestem zachwycona młodzieżą, dlatego że to są ludzie ciekawi świata, są z różnych szkół, przychodziły niezapędzane kijem, czyli same z własnej inicjatywy przychodziły, miały świetne pomysły, skupiały się na tym, co dotyczy młodzieży, czyli generalnie na sprawach dotyczących szkoły, ale też urody, zdrowia, fitnessu, więc chociaż może dlatego, że to jest grupa głównie dziewczęca, dlatego tak się stało. Natomiast niespodzianką dla mnie było to, że już po zakończeniu projektu, bo właśnie go kończymy, one powiedziały, że i tak dalej będą do nas przychodzić raz w miesiącu i dalej będą pisać może nie czterostronicową wkładkę, ale na pewno młodzi mają głos i to na pewno na łamach Gazety Ostródzkiej nadal będzie, z czego się cieszę. Zajęcia z młodzieżą, nie tylko sprawną, ale też niepełnosprawną, bo moja grupa, ta nasza morąska, była taką mieszaną grupą. Była młodzież z liceum i była młodzież ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Szymanowie. Czyli my mieliśmy jakby takie łączone środowisko, ale muszę powiedzieć, że o dziwo ku moim oczekiwaniom naprawdę wszyscy sprostali zadaniu i ten projekt właśnie udowodnił, że dzieci właśnie niepełnosprawne doskonale sobie poradziły z dziećmi sprawnymi i naprawdę integracja, jaka w tym momencie też po prostu była, pokazała, że jednak taka młodzież też może funkcjonować w społeczeństwie, wcale nie różniąc się. Spotkania były bardzo sympatyczne. Najczęściej w redakcji ustalaliśmy, co będziemy robić i planowaliśmy kolejne dodatki. Pomysłów było wiele, młodzież chętnie pracowała i wiele osób wyraziło chęć dalszej współpracy, więc myślę, że ona będzie kontynuowana. Dodatki, które wykonaliśmy, myślę, że podobały się czytelnikom. Poruszaliśmy dużo tematów nurtujących młodych ludzi. Efekt był pozytywny, odzew pozytywny. Myślę, że rówieśnicy, którzy nie przystąpili do projektu, na pewno będą zazdrościć naszym dzieciakom. Chodziło o to, żeby dać im możliwość pokazania tego, jak oni widzą świat, jakie problemy są dla nich ważne, żeby mogli je też swobodnie w jakiś sposób komentować. No i przez te półtorej roku bardzo dzielnie pracowali, trzeba im przyznać. W sumie przewinęła się przez ten projekt setka młodych osób, takich najbardziej zaangażowanych, no to powiedzmy sobie gdzieś około 40-45 osób. I to, co jest najfajniejsze w tym projekcie, to to, że znaczy ja się spodziewałam, że oni się będą wykruszać, dosyć szybko wymieniać, a te redakcje w zasadzie bardzo szybko osiągnęły taki swój żelazny skład i ten skład przez te 18 miesięcy bardzo ciężko pracował. Spotykaliśmy się raz, dwa razy w miesiącu. Młodzież była bardzo zaangażowana w projekt. Do tego stopnia, że wybierała sobie nawet sprzęt. Zaczynała od sprzętu, który był udostępniany przez koordynatorów projektu, a pod koniec projektu pracowała już na własnym sprzęcie, który wybrała według własnych preferencji. Myślę, że udany projekt. Ja wszedłem to akurat w ten projekt w trakcie, ale myślę, że można podsumować to, że to był bardzo, bardzo udany, mile spędzony czas. Ja sporo się powiem od młodych
dowiedziałem, nauczyłem, wspólnie żeśmy pracowali w grupie, jak również byłem, no dzieciaki miały okazję też trochę od nas starszych ludzi wyciągnąć, powiem, z naszego doświadczenia dziennikarskiego, fotoreporterskiego. Dzięki warsztatom poznałam zasady fotografii, też wiedziałam, jak się mam porozumiewać z ludźmi, byłam bardziej śmiała, nabrałam śmiałości. A o jakim profilu właśnie były te warsztaty? Korzystałam z zajęć fotograficznych i pisarskich. I co wtedy się robiło na takich zajęciach? Na zajęciach fotograficznych chodziliśmy w plener, próbowaliśmy złapać jakieś fajne ujęcia. Natomiast na zajęciach pisarskich też uczyliśmy się, jak powstaje w ogóle tekst od podstaw, na czym ma to się opierać, jak ma to wyglądać. Znowu z dobytymi przyjaciółmi mieliśmy okazję pobawić się, spróbować czegoś nowego, co po prostu natchnęło nas do dalszej pracy i może niektórych ukierunkowało to na przyszły zawód, albo może na jakieś próby czegoś nowego. Mogłem robić jako reporter, jako kamerzysta, nauczyłem się wielu technik, na przykład kamerowania. Poznałem wielu ciekawych ludzi, z którymi udzielałem wywiadów. Zajęcia w sumie mieliśmy raz na miesiąc, co dla mnie było wielką szkodą, bo wolałem mieć częściej. Ważne jest to, żeby mogli się zobaczyć nawzajem, że to nie było tak, że tylko pracowała jakaś wąska grupa w jednym mieście, tylko naprawdę tworzą część większej całości. Kaczewag na miejsce inicjatyw pozytywnych to niezależny ośrodek kultury i edukacji, który przyjmuje bardzo różnego rodzaju grupy na kilkudniowe warsztaty. Przyjeżdża do nas młodzież, przyjeżdżają dzieci, przyjeżdżają dorośli po to, żeby przez kilka dni albo czasami przez kilka godzin wspólnie popracować i pobawić się, poznając przez to też swoje nowe talenty, potencjał, ucząc się, pracując w grupie, komunikując się i też bazując mocno na swoim potencjale i na swoich zainteresowaniach. Więc jesteśmy takim ośrodkiem, który zajmuje się edukacją nieformalną, ale też bardzo dużo w obszarze kultury działamy i animacji społecznej, więc wspieramy zarówno środowiska, które potrzebują jakiegoś zaktywizowania, nowej energii, jakiegoś kroku do przodu, ale też grupy, które po prostu poszukują ciekawego miejsca, na przykład na wycieczkę klasową albo na miejsce zakończenia swojego projektu i chcą w jakimś przyjemnym, nowym miejscu z alternatywnymi warsztatami przeżyć fajną przygodę i wtedy przyjeżdżają do nas. W ogóle pierwszy raz byłam chyba na takiej wycieczce, to się można nazwać to wycieczką, z naprawdę wieloma ciekawymi atrakcjami i nauczyłam się no też nowych rzeczy, których wcześniej nie robiłam i których no bałabym się spróbować, gdyby mnie to nie było. No ale właśnie też poznałam też wielu, jeszcze więcej nowych ludzi, bo nie znaliśmy się wcześniej z osobami z innych miast. No i też, no jest ciekawie. Ogólnie warsztaty mieliśmy 4. Zaczynając od szczudeł, gdzie przełamałam swoją fobię na temat wysokości i nauczyłam się chodzić jak na wielkich, ogromnych szpilkach, co było świetnym uczuciem, adrenalina skacze. Naprawdę genialne uczucie, polecam dla wszystkich. Później poszliśmy bawić się z ogniem. Może nie dosłownie, ale w jakiś tam sposób. Kręciliśmy kijami oraz, jak to się nazywało, pojkami, tak dokładnie, pojkami, które służą właśnie do tańca z ogniem. Nauczyliśmy się kilku różnych ruchów, na przykład szakirym, tam motylka, ósemek, haczyków. Później przeszliśmy do garncarstwa i bawiliśmy się gliną. Mieliśmy okazję otworzyć naszą alternatywną duszę, pokazać, jak jesteśmy kreatywni i ogólnie teraz jeszcze mamy dokładnie łucznictwo, które pokazuje, jaką mamy siłę.
Co ci dzisiaj się najbardziej podobało? Najbardziej podobało mi się sznudlarstwo, ponieważ było to dla mnie nowe wyzwanie, coś nowego. Potem mieliśmy też lepienie z gliny, to też było coś fajnego. Ulepiłam małego psa. Również ciekawe było taniec z ogniem i ucznictwo. Organizujemy różnego rodzaju warsztaty, takie jak na przykład dzisiaj robiliśmy warsztaty sznudlarskie, tańca z ogniem, ceramiczne, pieczenia chleba, ucznicze, tańca z ogniem, już chyba mówiłem. My mamy jeszcze w ofercie dużo innych warsztatów, bo też warsztaty szkolenia rozwojowe różnego rodzaju i treningi interpersonalne i szkolenia z komunikacji interpersonalnej. Też robimy warsztaty chodzenia po ogniu, warsztaty taneczne. Robimy teraz w lipcu będzie u nas obóz taneczny, więc bardzo dużo różnych atrakcji. Też przyjeżdżają do nas grupy, które mają swój własny pomysł i potrzebują tylko miejsca. Potrzebują tylko miejsca, dobrego jedzenia, fajnej przestrzeni, ciekawej atmosfery i wtedy przyjeżdżają do nas z własnym pomysłem, z własnym projektem i realizują tutaj swoje działania, mają swoich instruktorów, a my wtedy na przykład wyjeżdżamy na wakacje albo po prostu sobie bierzemy udział na przykład w warsztatach, co jest bardzo też miłe. Co ci dzisiaj się podobało? Czy uważasz, że ten dzień był fajny, czy może raczej nie? No, jeżeli by nie był fajny, to nie byłabym taka zadowolona. Nie, dzień dzisiejszy był naprawdę super. Jesteśmy tutaj od rana, ale super zabawa. Jeszcze więcej ludzi poznaliśmy z innych miast z projektu, gdzie nie mieliśmy wcześniej do tego okazji takiej. Co mi się najbardziej podobało? Chyba jednak to ucznictwo i szczudlarstwo, do którego się zaczynam przekonywać. Super ludzie w ośrodku, koordynatorzy. Więc ja mogę tylko wszystkich zaprosić tutaj, żeby przyjeżdżali. Teraz się zaczyna taki okres majowy, więc zapraszam do Kaczego Bagna. Jeszcze reklamę robię. Ponieważ jest to takie miejsce pozytywnej energii, pozytywnych inicjatyw, to myślałam, że jak sobie tutaj spędzą cały dzień na różnego rodzaju aktywnościach, wymieszani razem, to będą mieli okazję nawiązać jakiś fajny kontakt.